Cześć, witajcie. Zapraszam do modlitwy i rozważania słowa. Przyjdź, Panie Jezu, daj nam światło oczy serca, abyśmy dostrzegali prawdę o sobie, prawdę o drugim człowieku. Otwieraj nasze oczy, nasze uszy, abyśmy słyszeli słowa, które do nas kierujesz. Maryjo, zasłuchana w Słowo Boże, ucz nas zachowywać je i rozważać w swoim sercu. Amen. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu. Lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Bardzo często spotykamy się w naszym życiu z taką pokusą porównywania się. I jest to zawsze bardzo duże niebezpieczeństwo, dlatego że możemy spotkać osoby, które są lepsze od nas pod wieloma względami. Czy to pod względem talentów, statusu materialnego, jakichś dóbr duchowych, znajomości, tego, jakim się w naszym odczuciu układa w życiu. I wtedy możemy stanąć z taką rezygnacją, ze zgorzknieniem, dlaczego w moim życiu jest tak, a nie inaczej, dlaczego moje życie się układa właśnie tak trudno. Z drugiej strony, jeżeli zaczniemy porównywać się z osobami, które w naszym ujęciu, w naszych oczach wypadają znacznie gorzej, może nie żyją zbyt przyzwoicie, moralnie, ich pozycja społeczna jest w naszym odczuciu dużo niższa, wtedy czujemy się dowartościowani kosztem drugiego człowieka, że no właściwie w porównaniu z tym człowiekiem całkiem nieźle prosperuje. Jednak w jednym i drugim podejściu uciekamy od prawdy o samym sobie, od prawdy o tym, kim naprawdę jesteśmy w oczach Bożych, że nie musimy się porównywać, że mamy w oczach Bożych szczególną wartość. Co więcej, nie potrzebujemy prężyć naszych mózgów, aby pełnić to, co nam się wydaje, że jest dobre, potrzebne. Czasami nasze posty, nasze wysiłki, modlitwy, spotkania, jakieś dzieła ewangelizacyjne, które podejmujemy, czy dobre uczynki, które wydaje nam się, że musimy w danym momencie spełnić, nie zawsze są zgodne z tym, co aktualnie od nas Pan Bóg chce. A nawet mogą być zgodne z tym, czego chce, ale nasze serce może być dalekie od wypełniania tego z pełną miłością. Możemy być skoncentrowani na sobie. To, co Pan Bóg mówi, nie pragnę krwawej ofiary, ale miłosierdzia. Miłosierdzia pragnę, a nie krwawej ofiary. Czyli prawdziwej miłości, spojrzenia na drugą osobę, na te zadania, które mamy, z miłością. Nie z jakimś przymusem, z pokusą wywyższania się albo stawania w takiej perspektywie, że no, ja jestem kompletnym zerem. Nie, Pan Bóg chce, żebyśmy byli prawdziwi, znaleźli prawdę o sobie. Czego więc szukamy w kontakcie z Panem Bogiem na modlitwie? Czy szukamy rzeczywiście Jego, czy może zaczynamy szukać usprawiedliwienia samych siebie, jakiegoś balsamu na nasze serce, że no, teraz nie jest tak źle, inni są gorsi. Panie, daj nam takie oczy, takie serce, abyśmy potrafili dostrzegać prawdę o sobie, ale też ją przyjąć. Przyjąć z godnością dzieci Bożych, abyśmy potrafili się ucieszyć tym, kim jesteśmy w Twoich oczach i dali się Tobie przemieniać, abyśmy byli coraz bardziej święci. Amen. Thank you.
Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.